Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 w serii Od Zera do Driftera. Jestem w nowym samochodzie, jest to BMW, jest to BMW E46, zrobione pod drift. Widzicie, że mamy tutaj body kit. Ten body kit w sumie nic prawie że nie robi, tam troszeczkę może poprawia sterowność. Jest to jakieś malowanie, może sobie je później zmienię, bo to jest jakiś tam stary w ogóle tunik tego samochodu. I tak ostatnio tunigowałem sobie, tunigowałem i driftowałem Camaro. I w Camaro mi szło już całkiem fajnie. Natomiast zmieniłem sobie w kierownicy jedno ustawienie. Jest to kąt skrętu. Teraz mam 600 stopni, a nie 900 jak poprzednio, więc o 300 mniej. I dzięki temu udaje mi się lepiej kontrolować samochód. I taki mam plan, żeby co jakiś czas sobie ten kąt skrętu zwiększać, czyli jak będę po prostu coraz lepiej kontrolował samochód, opanowywał go na tym kącie skrętu, to później będę sobie go zwiększał. I już tak trenując sobie troszeczkę więcej, bo też poza odcinkami dużo sobie jeżdżę i driftuję, to zauważam to, że coraz lepiej idzie mi opanowywanie na tym kącie samochodu i zauważyłem poprawę, jeśli chodzi o wyprowadzanie samochodu z driftu, co zawsze było dla mnie problemem, bo zauważyłem to, że za późno samochód kontruje. To znaczy, na przykład jak jadę bokiem, powiedzmy sobie samochodem, tak? Zaraz, może wejdziemy sobie gdzieś w ślizg. To opcja jest taka, że czasami samochód jest w ślizgu i ja mam... Muszę wam pokazać z przodu, bo tak to nie ogarnę, nie wiem jak tu obrócić kamerę. Dobra, na padzie pokażemy, nie? No to patrzcie, mamy sobie samochód z przodu i czasami jak jestem w ślizgu, jadę sobie powiedzmy, o, w ten sposób, nie? Jestem w ślizgu i już jestem na końcowym etapie zakrętu, kiedy już powinienem powoli prostować samochód, to ja dalej miałem wcześniej te koła skręcone, nie? I mózg mi podpowiadał, kontroluj później, bo samochód jeszcze w ślizgu jest. A chodzi o to, żeby te koła prostować. Nie chodzi o to, żeby wykręcić się w drugą stronę, tylko chodzi o to, żeby je prostować wcześniej dużo niż nam mózg podpowiada. I dzięki temu osiągamy bardzo fajny efekt, jeśli chodzi o wyprowadzanie samochodu z driftu. Zaraz wam coś pokażę. Także co, kąt skrętu zmieniłem. No, po prostu dużo też ćwiczyłem, jeździłem oczywiście, to jak najbardziej, bo bez tego to ani rusz. No i zmienię samochód, w sumie ten ma naprawdę bardzo dużo mocy. Później weźmiemy sobie jeszcze E36. E36 też się fajnie lata. O, widzicie, teraz na przykład za późno skręciłem i samochód prawie że przesterował w drugą stronę, nie? Co jest takie niebezpieczne. Ale przy wychodzeniu z zakrętu już udaje mi się ten samochód ładnie prostować, coraz ładniej. Jeszcze nie mam tego tak w 100% wyczute, no bo wiadomo, dopiero się uczę i jest to dla mnie takie trudne, nie? O, widzicie, teraz wykręciłem szybciej i samochód bardzo ładnie wyszedł z tego driftu, nie? A teraz przesterowałem sobie, czyli większość moich driftów przez ostatnie kilka tygodni wyglądało właśnie tak, ale jak widzicie, powoli coś tam wychodzić zaczyna. No właśnie dzięki temu, że nie muszę aż tak dużo machać tą kierownicą, jednak w Forzie naprawdę trzeba sporo się nakontrolować. I teraz pytaliście się mnie o różne ustawienia tutaj, jakie mam w grze, i tutaj mam ustawione na symulację sterowanie. Próbowałem driftować na tym sterowaniu normalnym, ale tam jest jakoś tak dziwnie, bo jest to wspomagane dosyć i samochód się inaczej zachowuje. Wszystko jest tutaj wyłączone, jeśli chodzi o ABS, kontrolę trakcji, bo tam niektórzy mówili, że jeżdżę na ABS-ie, dlatego samochód się dziwnie zachowuje. I jest naprawdę teraz bardzo przyjemnie. Robię sobie kilka takich zakrętów, jak przed chwilą widzieliście, tam sobie ćwiczę, bo jest mało ruchu ulicznego. No i możecie sobie ćwiczyć razem ze mną. Na tych odcinkach pokazuję wam, co działa dla mnie najlepiej. Teraz widzieliście, to są takie bardziej power slidy. Ja powinienem też... Wow, i widzieliście, teraz za późno wyszedłem z zakrętu, w sensie wykontrolowałem. Jedną rzecz zauważyłem też, bardzo dobrze driftowałem na padzie, nie? No może nie na trybie symulacyjnym, ale na tym trybie normalnym, wspomaganym,
bardzo dobrze mi to szło. I tak zauważyłem driftując na padzie, że ja prawie w ogóle nie używam ręcznego do wchodzenia w drift. Tak, i bardzo mało gazu. Ręcznego praktycznie wcale. I jedyne co robię, to właśnie bujam samochodem przed zakrętem i po prostu stawiam go bokiem, nie? Wcześniej, jak grałem na kierownicy, bardzo dużo używałem hamulca ręcznego, przez co samochód był mega, mega niestabilny. Oczywiście ten hamulec ręczny po coś jest, on jest po to, żeby go używać, tylko nie zawsze to się przydaje, tak? Więc co ja robię? Ja staram się teraz nawet nie strzelać ze sprzęgła, po prostu próbuję go zdestabilizować i opanować. To jest moje teraz ćwiczenie driftowania, czyli praktycznie zero hamulca, zero sprzęgła, zero hamulca ręcznego, tylko gaz i hamulec nożny, no i oczywiście skręcanie, tak? Hamulca nożnego też mało co używam, bo powiem szczerze, jeżdżę tak wolno driftuję, że tutaj no nic aż tak bardzo złego się nie może stać. O. Tutaj mamy takie zakręty, gdzie trzeba zrobić transfer. Z transferem jest tak, że podczas transferu powinno się całkowicie puścić gaz i dopiero dodać go w odpowiednim momencie, kiedy samochód już jest przerzucony na drugą stronę. I to jest jeszcze coś, czego się nie nauczyłem, czego jeszcze nie trenowałem, więc idzie mi to tak sobie. Znaczy, tam, nie wiem, może kilkanaście takich transferów próbowałem zrobić i może jeden mi wyszedł, no ale to nie jest coś, nad czym się jakoś tam bardzo skupiałem. No dobra, to tak wam opowiedziałem co i jak. Troszeczkę żeśmy polatali. Teraz pójdziemy, pokażę wam progres, jeśli chodzi o zakręty, które są tutaj. No i troszeczkę płynniejsze ruchy też tą kierownicą by się przydały, bo... O, tutaj już się dosyć fajnie ustawił, ale jeszcze nie było to. Co robię lepiej niż wcześniej? Na pewno zdecydowanie lepiej wchodzę w zakręty, nie dodaję za dużo gazu. Czasami puszczam go całkowicie, żeby samochód się dobrze ustawił. Czekam, aż się dobrze ustawi i dopiero wtedy dodaję gaz. A przynajmniej tak próbuję to wyczuć. Tutaj, z tego co kojarzę, na tym zakręcie, na kierownicy jeżdżąc, jeden ślizg wyszedł mi dosyć fajnie, że naprawdę poleciałem jeden zakręt, ładnie, jeden, nie? Także widzicie, to wszystko jest jeszcze, no kuje żelazo dopiero, nie? Także widzicie, postępy są, bardzo się z tego cieszę, dużo jeździłem, no, nie mogę powiedzieć, że z parę godzin dziennie, to co najmniej, tak żeby troszeczkę ten poziom podnieść, no ale jeszcze dużo przede mną, żeby to naprawdę jakoś fajnie poogarniać i żeby ładnie ten drift i wyglądał i żeby mi się też bardzo przyjemnie jeździło w ten sposób. Tutaj spróbuję machnąć to ronderko. Na jedynce, ojojoj. To się powinno chyba na jedynce dobrze machnąć tym autem. No i myślę, że w następnym odcinku powrócę sobie do Camarosa. Zobaczymy, jak mi na Camarosie będzie teraz szło, jak sobie już troszeczkę tymi BMK-ami potrenowałem. No bo męczyłem głównie te dwie, a najwięcej właśnie E46.
Głównie te dwie, czyli E36 i E46. No i wygląda to tak. Także macie taki update, jeśli chodzi o training. A, mam dla was taki konkursik. O, można powiedzieć, że konkursik, nie konkursik. Takie może bardziej wyzwanie, żeby zaprojektować malowanie do BMW E46 z jakimś takim moim znakiem, może z jakąś tablicą rejestracyjną z tyłu, jakieś takie fajne malowanie, którego będę używał później na odcinkach u mnie tutaj podczas driftowania, więc jeśli ktoś chce się wyróżnić, chce, żeby jego malowanie było widoczne dla innych, to na początku każdego odcinka będziemy sobie sprawdzać to malowanie. Po prostu wpiszcie w opisie do BMW E46, do Camaro, którym jeździłem ostatnio, i do BMW E36, zróbcie jakieś takie malowanie, ja będę wyszukiwał, i wpiszcie w opisie tego malowania MPL, po prostu, i tyle, albo mów po ludzku, nie, no myślę, że MPL zostawimy, bo niech będzie jeden taki hashtag, który będzie definiował te malowania, do których będę chciał mieć wgląd. No, jak chcecie, możecie zrobić, osoby, które chcą, żeby te malowanie pojawiły się tutaj, jak najbardziej, zapraszam do zabawy. Dzięki bardzo, że byliście w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.